Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam, jak uformować bagietki. Ciasto, które tutaj mam, jest przygotowane z naszego przepiśnika. Nazywa się Zjedz mię pieczywo i link do tego przepiśnika macie pod tym filmem w opisie. Teraz ja już wyciągłem ciasto z lodówki i go odpakujemy. Ciasto ładnie wyrosło. Widzicie, tutaj pojawiły się wiele pęcherzyków, to super, z tego względu, że fajnie, że bagietka w środku później po upieczeniu również ma takie pęcherzyki powietrza. Wszystko sobie wyciągniemy. Przepis jest na 4 bagietki, więc ciasto, które tutaj mamy, podzielimy sobie na 4 równe porcje. Ja sobie tylko dosypię tutaj troszeczkę mąki na spód. Ciasto po wyciągnięciu z lodówki czekało 20 minut, aby troszeczkę nabrało temperatury. Ono nadal jest zimne, ale jest bardzo elastyczne i super. Idealne ciasto na bagietki. Pierwsze co, to zważymy sobie, ile ciasta nam wyszło. Mamy tutaj 1400 gram i teraz podzielimy to na równe 4 części. Po 350 gram jedna bagietka będzie miała. Ciasto zawsze dzielimy nożem, nigdy go nie rwiemy, żeby nie poprzerywać po prostu włókien, które się utworzyły. Około 350. Ciasto mamy podzielone na 4 równe części. Teraz sobie go troszeczkę pozawijamy. Tak, po prostu delikatnie. Nie przejmujemy się z tym na razie, bo ono będzie teraz nam odpoczywać przez 20 minut. Więc po prostu uformujemy sobie takie coś na kształt już naszych przyszłych bagietek. Mamy przygotowane i teraz przykrywamy to wszystko ściereczką, aby nam ładnie wyrastało. I wracamy za 20 minut. Minęło 20 minut. Odkrywamy i mamy fajnie wyrośnięte bagietki. Teraz sobie je uformujemy w bagietkę. Już Wam pokażę, jak ja to robię. Pierwsze co, to sobie tutaj troszeczkę poprzekładam, żebym miał więcej miejsca. Troszeczkę mąki. Bierzemy naszą bagietkę i musimy ją tutaj skleić, czyli bierzemy sobie, jakby składamy ją na pół i tutaj bardzo mocno ją sklejamy, jednocześnie, jak widzicie, trochę wydłużając. I teraz ponownie rozciągam sobie ją, skręcam, tak, zakładam i ponownie tutaj ściskam to miejsce złączenia tej bagietki. I tak powtórzę sobie parę razy jednocześnie, jak widzicie, rozciągając tą bagietkę na dłuższą. Tak możemy ją postukać delikatnie, żeby ją bardziej rozciągnąć. Jak widzicie, pierwszą bagietkę mamy uformowaną. Później sobie ją jeszcze ponacinamy, ale ona musi wyrosnąć. Taka bagietka rośnie godzinę, więc sobie to odłożymy, zajmiemy się kolejną, czyli tak sobie tutaj przełożę i ponownie mamy tutaj to nasze ciasto, składam sobie go rozciągając na boki na pół, tak, zaciskam tutaj łączenie, o, jak widzicie, jest tutaj ściśnięte to połączenie. I teraz ponownie tutaj jakby robię sobie miejsce na kolejne złożenie, jednocześnie ją trochę rozciągam na boki i zakładam i ponownie ściskam. I tak powtarzam sobie do momentu uzyskania dla mnie odpowiedniej długości bagietki. Musicie sobie sprawdzić, jaka bagietka Wam wejdzie na Waszą tackę do pieczenia po prostu. Chwytamy tutaj za rogi i troszeczkę możemy nią porozciągać. Ona jest elastyczna i ona będzie troszeczkę nam się schodzić, ale to nie jest problem, bo
ostatecznie uzyskamy super fajną bagietkę. I tak powtarzamy. Jak widzicie, mam tutaj teraz za mało mąki i bagietka zaczęła mi się tutaj kleić. Trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu podsypać sobie to mąką, będzie wam się wygodniej pracowało. To miejsce łączenia musi być bardzo dobrze złączone, żeby później bagietka wam nie pękła od spodu. Ta wyszła trochę dłuższa, ta trochę krótsza, ale to nie problem, bo zaraz będziemy ją przekładać na ściereczkę, żeby one zawsze były idealnie i fajnie rosły w górę, a się nie robiły płaskie. Tak? I mamy uformowane cztery bagietki. Teraz one muszą wyrastać przez godzinę. Ale żeby wyrastały wam fajnie i ładnie, bierzecie ściereczkę. Tutaj musicie mieć trochę miejsca, bo tutaj będzie się opierać bagietka pierwsza. To sobie tutaj przełożę. Biorę bagietkę. Daję na ściereczkę i tutaj muszę mieć miejsce, żeby ją tutaj przykryć i zablokować, żeby ona się nam nie rozrastała na boki, tylko w górę. W tym momencie tutaj następna bagietka pójdzie, oddzielimy sobie ją tutaj, ja tak podnoszę tutaj tą ściereczkę i robię sobie tutaj taki rant, dzięki czemu te bagietki mi się tutaj nie skleją między sobą. Wkładamy kolejną bagietkę, kolejny rancik. I kolejna bagietka. I tutaj zostanie nam miejsce na ostatnią bagietkę. Super. Możemy ją jeszcze troszeczkę opruszyć mąką. Troszeczkę przetrzeć. I mamy tutaj gotowe cztery bagietki. Teraz, żeby ładnie nam te bagietki wyrastały, musimy sobie je tutaj troszeczkę zblokować. Ja to zrobię tak, że tutaj pod spód włożę ściereczkę, przykryję ściereczką i od dołu z tej strony też ją tutaj włożę. Bierzemy ściereczkę, którą to będziemy wszystko przykrywać, żeby nam to nie wyschnęło, tylko żeby fajnie w cieple rosło. Zakrywam. I teraz tutaj z drugiej strony również pod spód włożę tą ściereczkę. I zostawiamy do wyrośnięcia przez godzinę. Za godzinę wracamy i będziemy je przecinać. Minęła godzina, odkrywamy nasze bagietki, ładnie wyrosły, wyglądają ślicznie. Teraz przełożymy sobie je na papier do pieczenia od razu. Ostrożnie, żeby nie zepsuć ich pięknego wyglądu. I teraz musimy je ponacinać. Najlepiej zrobić to żyletką albo bardzo, bardzo ostrym nożem. Nacinamy je pod kątem 45 stopni. Dosyć głęboko. Trzy nacięcia wystarczą. Zawsze pamiętajcie, żeby to było właśnie 45 stopni, żeby później, gdy bagietki rosną, robił się taki ładny nalew z ciasta. Teraz to zobaczycie, jak będziemy je wyciągać z piekarnika, to będziecie wiedzieli, dlaczego warto właśnie zachować to 45 stopni. Po nacięciu bagietek smarujemy ją zwykłą wodą z kranu, żeby były delikatnie wilgotne. Najlepiej jest piec po dwie bagietki, żeby tutaj był odstęp między nimi, wtedy ta skórka z boku też ładnie się przerumieni. Ja będę dawał wszystkie cztery, z tego względu, że nie mam tyle czasu, żeby piec je osobno. Mamy przygotowane, przekładamy do piekarnika, pieczemy zgodnie z przepisem, jaki jest w przepiśniku. Bagietki się upiekły. Możemy je teraz przełożyć na kratkę do wysuszenia, żeby ostygły. Tak jak mówiłem, jeśli dobrze to zrobimy z dołu, to właśnie z dołu wygląda bagietka tak. Nie jest tutaj bardzo popękana, nie widać tego łączenia. Teraz je tutaj poprzekładamy. Właśnie tak wyglądają bagietki od spodu.
Bagietki są niesamowicie pyszne, lepsze niż z niejednej piekarni, a zwłaszcza to, że potraficie je zrobić sami. Jak zrobicie sobie rano takie bagietki, to co do nich dać najlepiej? I właśnie to, co do nich dać, znajdziecie w naszym przepiśniku, który też jest poniżej tego filmu, nazywa się Zjedz mi śniadania i tam macie, jak wykorzystać tą bagietkę, aby ją uzupełnić czymś pysznym i żeby smakowała jak najlepiej. Pięknie wypieczona. Wiadomo, jeśli ktoś chce bardziej, może ją dłużej potrzymać w piekarniku. Dla mnie taki stopień wysmażenia bagietki jest jak najbardziej ok. Przepraszam, mam dużo śliny, głodny jestem, a bagietki wyglądają przepysznie. Już nie mogę się doczekać, aż będę mógł ich spróbować, jak ostygną. Ja wam jeszcze tylko, jak ostygną, przekroję ją, żeby pokazać wam, jak ona wygląda w środku. I teraz, tak jak mówiłem, ja piekłem wszystkie cztery jednocześnie, dlatego, tak jak mówię, z góry mamy skórkę, a z boku tutaj jest miększa, z tego względu, że tutaj ciepło tak nie dochodziło, więc lepiej jest piec bagietki po dwie. Jeśli macie na to czas, to możecie tak zrobić, żeby dopiekła wam się tutaj ładna skórka również z boku. To wszystko z mojej strony. Link do przepisu jest poniżej w opisie filmu. Tam znajdziecie wszystkie składniki, jak piec, ile piec, aby wyszły wam właśnie takie pyszne, śliczne bagietki. To wszystko, dziękuję, do usłyszenia. Pa! No jak to tak, jak obiecałem przekroić. Już, wracamy i przekroimy sobie jedną z nich. Załóżmy tą, zobaczymy jak to wyszło. Już trochę ochudły, minęło z jakieś pół godziny. Zaraz się dowiemy, co nam z tego wyszło. I mamy taką piękną bagietkę. Jak widzicie, te pęcherzyki powietrza, wszystko super wygląda. Idealna, wyrośnięta, upieczona, żadnego zakalca. Po prostu idealnie. Nic, tylko teraz zrobić środek i pałaszować. Do zobaczenia.